Cześć, tutaj Justyna. Witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam na przegląd majowych prac. Jako pierwszy chciałabym Wam pokazać taki czekoladownik. Ten czekoladownik był moją inspiracją dla Scrub Boys. Został stworzony z kolekcji Flower Story. Taki vintage'owy, męski czekoladownik. Widzicie, tutaj zawiązywany na wstążeczkę i w środku czekolada. Wszystkie bloki były tuszowane tuszem Distress Vintage Photo, tak jak zawsze, uwielbiam ten tusz. Tutaj dodatkowo ta warstwa wierzchnia jest jeszcze szarpana. Tu mamy koronkę pod spodem i na środku taka kompozycja w rameczce i kwiatuchy. Pierwszy raz robiłam takie kwiaty. Zwykły papierowy, z papieru właśnie skrapowego z kolekcji. I tutaj tylko jest perełka, a tutaj są takie metalowe środki. Te środki kupowałam na AliExpress. Jak widzicie, tutaj w kompozycji mamy też gdzieniegdzie tekturki, tych, których prawie nie widać. Tutaj jest i z tej strony również są te tekturki. One pochodzą od tekturkowo. Tutaj te listki zostały wycięte wykrojnikiem z tego samego papieru, z którego mamy tutaj tę pierwszą warstwę. Pod spodem możecie zobaczyć również gdzieniegdzie metalowe elementy. Tutaj z drugiej strony też tutaj widać te metalowe elementy. Tu są takie gałązki jeszcze wycięte w papierze kraftowym. No i jest sizal, tak jak zawsze jest sizal. Tutaj są kuleczki, są te białe, takie drobniutkie i jeszcze są takie szklane. One są takie jakby czerwono-brązowe, takie mega ciemne. I na koniec oczywiście wszystko dodatkowo jeszcze chlapałam. To była moja inspiracja. Mój czekoladownik poleci do mojego teścia. Poleciał już w zasadzie, jak wy widzicie. Oglądacie ten film, to czekoladownik już jest u mojego teścia, który miał właśnie urodziny. Kolejną pracą, którą chciałabym Wam pokazać, jest taka delikatna komunijna kartka. Kartka do koperty. Ona została stworzona z kolekcji Celebration Rouge. Tak, Celebration Rouge od Scrap and Me. I tutaj te kwiaty białe są z innych, jakiejś z innej kolekcji, ale również od Scrap and Me. Dziewczynka jest z Etsy i tutaj ten kielich chyba jest z I Love Diggy, jak się nie mylę, z I Love Diggy. No i tak jak przeważnie u mnie w karteczkach, dwa panele, mniejszy, większy, delikatna warstwa, to jest milimetr tylko. Pobałam się, że później mi się nie zmieści, tutaj dziewczynka jest na milimetrze, kielich jest na dwóch. Tu jak widzicie, kwiatuchy też są uniesione. Dlatego nie chciałam szaleć tutaj z tym dystansem pomiędzy warstwami, żeby mi się to zmieściło do koperty. No i oczywiście na koniec, jak widzicie, tutaj kropeleczki tylko. Kartka jest oklejona i w środku, i na zewnątrz. Kolejna inspiracja. Jest to karteczka jest to spinner card z kolekcji Sweet Ballet od Scrub Boys. Tutaj, nie wiem, czy kręci się, ale ją jest tak fajnie. Właśnie mogłam ją chwileczkę temu pokręcić. Tutaj taki mega efekt, jak się ją troszeczkę pokręci, wtedy się otworzy. Nie kręci się. Coś. Zaraz Wam pokażę. Muszę bardziej zakręcić. I po otwarciu, o, teraz się udało, świetnie. Mega, mega mi się to podoba. Jeszcze muszę zrobić taką właśnie kartkę, ale z baletnicą w środku. I jeszcze chłopięcą spróbuję zrobić. Chłopięca też będzie fajnie wyglądać. Tutaj mam kwiatuchy. Ten kwiatuszek dostałam od Darii w paczce. Te zrobiłam z wykrojnika. One są takie papierowe, zwijany jest taki wykrojnik. I tutaj mamy oczywiście grafiki z kolekcji, motylki,
W środku jest w ten sposób. Finalnie życzenia będą z tyłu. Mi już zabrakło tego papieru z kolekcji, dlatego przykleiłam po prostu inny, żeby to nie było takie puste. No i tak prezentuje się ta karteczka. Wydaje mi się, że jest to fajny pomysł. I tutaj spójrzcie, że wycięłam sobie właśnie białym wykrojnikiem tą rameczkę. Tą rameczkę przykleiłam właśnie błękitny papier i tutaj to jest też takie warstwowe, podniesione na dystansie. Też tak fajnie wygląda. Tak wygląda ta karteczka. Kolejne są to kartki magiczne. Tą karteczkę mogliście widzieć już na kanale, ponieważ nagrywałam do niej tutorial. Tutaj jest czarodziejska różdżka, która się kręci. Ja niestety, widzę co, położyłam coś ciężkiego tutaj i troszeczkę mi odkształciło tą gąbkę spod spodu i jest troszeczkę krzywa ta różdżka. W każdym razie ona się kręci i tutaj w zależności, który eliksir pokażę, ten otwieramy i w środku pisze odwagi, do góry pisze szczęścia. I tu jest jeszcze męstwa. I tą kartkę stworzyłam z kolekcji Waiting for a Letter od Zoju Design. Tekturki od tekturkowo. Była to moja dodatkowa inspiracja na nasze magiczne wyzwanie. I tu jest jeszcze, nie zapomnij swojej różdżki, na nasze magiczne wyzwanie, które właśnie trwało przez cały maj. Z tyłu mój logo. I kolejna. To była taka moja główna inspiracja, karteczka z shakerem, również z kolekcji Waiting for a Letter od Zoju Design. Shakerek, na dystansie jeszcze w środku mam umieszczone koperty. Tutaj zrobiłam jeszcze takie złocenia folią z CR2. Bardzo mi się podoba ten efekt. Do tych papierów, naprawdę mega to wygląda. Bardzo, bardzo mi się podoba. Pięknie się błyszczy. Tekturki, oczywiście tekturkowo. Napis pochodzi z kolekcji. Tutaj zobaczcie, jakie świetne grafiki tych eliksirów różnych. No i tak prezentuje się moja karteczka. Moim kolejnym projektem był taki zestaw składający się z albumu i z kartki w pudełku. Cały ten zestawik możecie zobaczyć na kanale w jednym z filmów, ponieważ nagrywałam prezentację. Teraz wrzucę Wam kilka zdjęć, tak tylko dla przypomnienia. Była też karteczka w formacie DL, którą stworzyłam specjalnie dla Iwonki, która wygrała moje candy właśnie tutaj na YouTubie. No i ta kartka poleciała do niej. Ona była stworzona z kolekcji Victorian Home od Scrapboys. Tą kolekcję możecie doskonale kojarzyć z moich projektów. Bardzo ją lubię i bardzo często do niej wracam. Także łapcie kilka zdjęć. Kolejnym projektem majowym była kartka dla Lenki. Powiem Wam, że ja robiłam tutorial na tą kartkę, tylko w trakcie pracy jakoś tak nie umiałam, wiecie co, zbudować tej kompozycji i jakoś tak wszystko mi się nie podobało i finalnie przestałam nagrywać, pozrywałam, bo tutaj w ogóle ten dół troszeczkę inaczej wyglądał. Pozrywałam to wszystko i robiłam ją od nowa. Także tutorial nie znajdziecie. Kartka jest naprawdę bogata. Spójrzcie, jak ona wygląda z boku. Ma kwiaty. Kwiaty z foamiranu. Pierwszy raz robiłam w kwiatach
takie środki, że wiecie, tutaj są koraliki, są jakieś ozdobne kryształki, jest nawet brokat, więc no, to jest taki całkiem inny, takie całkiem inne kwiatki niż robiłam do tej pory. Cała kartka została stworzona z kolekcji od Lemoncraft. Ta kolekcja Girls Little World, czy coś takiego. Ja to znowu łamię ten angielski. No i tutaj jest wszystko podniesione na dystansach. Brzegi są szarpane. Wszystkie tekturki pochodzą od tekturkowa. Była to też moja inspiracja właśnie dla tekturkowa, bo tak się złożyło, że dzień mojej inspiracji przypadał na 18 maja, właśnie kiedy miała Lenka urodziny. Dlatego postanowiłam, że moją inspiracją będzie karteczka dla niej. Tutaj dałam dwie wstążeczki Old Fashion Ribbon. Mamy mnóstwo koronki. Tu jest koroneczka, tu jest koronka, tu mamy mnóstwo tekturek, które zostały zembosowane na biało. Mam jeszcze srebrne gałązki wycięte z wykrojnika, więc naprawdę dzieje się na tej kartce, dzieje. Teraz mogę Wam powiedzieć, bo już nagrywam to w czerwcu, że ta praca została wyróżniona w wyzwaniu i jak impreza na blogu Kartkowe ABC oraz wygrała wyzwanie Praca z moodboardem na blogu Passionata Sklep. Więc bardzo, bardzo się cieszę z tego powodu, że kartka się podoba. Okej. Okay. To jak widzicie, trochę więcej pogadam o tej kartce, bo jeżeli mam projekt w ręku, to tak przyjemniej się o nim mówi, a dość dużo prac z tych, które robiłam w maju, niestety nie mam. I po prostu pokazuję Wam tylko zdjęcia. W każdym bądź razie tak wygląda karteczka dla Lenolki. W maju zrobiłam także albumik komunijny dla dziewczynki. Albumik był stworzony z kolekcji Especially For You od Scrap and Me. No i jego prezentację również możecie zobaczyć na kanale. Zapraszam Was serdecznie do poprzednich filmów. Tam znajdziecie ten albumik. No a tymczasem wrzucę Wam kilka zdjęć. Na dzień scrapbookingu razem z Tekturkowo zorganizowaliśmy kilka zabaw. Ja tworzyłam inspiracje. Ja razem z dziewczynami, oczywiście z Didi, tworzyliśmy inspirację do tych zadań. Mi przypadło wyzwanie pod tytułem Skrapujesz naturalnie i po prostu musiałam wykorzystać jakieś naturalne tam suszki, mech, gałązki czy inne jakieś takie elementy. No i jakiś tam element mógł być z recyklingu, więc ja postanowiłam wykorzystać puszkę i zrobiłam z niej taką doniczkę na kwiat, taką osłonkę. Nie pokażę Wam jej, ponieważ dostała ją w prezencie moja przyjaciółka, bo bardzo jej się spodobała. I pięknie u niej wygląda storczyk w tej doniczce, w tej osłonce. Ale pokażę Wam kilka zdjęć, jak finalnie pucha wygląda. W maju także prowadziłam live'a na fanpage'u Goldbox. Ten live odbył się tam chyba jakoś dwa dni przed Dniem Matki. Tak mi się wydaje. Kilka dni przed Dniem Matki. No i zrobiłam Exploding Box właśnie dla mamy. Głównym bohaterem spotkania było małe pudełeczko 7x7 cm, które umieściłam wewnątrz mojego Exploding Boxu. Ja Wam teraz pokażę, jak ten box wygląda. Jestem naprawdę z niego zadowolona. Ogólnie według mnie wyszedł dobrze. Bardzo dobrze nawet w porównaniu z niektórymi pracami, z których nie jestem zadowolona. Akurat z tego Exploding Boxa naprawdę jestem dumna. Stworzyłam go z kolei. Pracowałam oczywiście na gotowej bazie od Goldbox, bo był to live na stronie Goldbox.
Pracowałam na gotowej bazie, jest to baza biała, Exploding Boxa 10x10. Do jego oklejenia wykorzystałam kolekcję Especially For You od Scrap and Me. No i widzicie tutaj kwiatuchy na wieczku robiłam sama. Tutaj mamy tylko magnolię papierową, którą możecie kupić w sklepie Craft Corner. A te wszystkie różyczka i te wszystkie inne kwiatki robiłam sama. No i tak jak zawsze na wieczku jak na bogato, tu mamy koronki, mamy kuleczki, mamy brokacik, tu mam jeszcze takie bezbarwne jakby kropelki, które kupiłam na AliExpress kiedyś, oczywiście sisal. No i tutaj mam jeszcze wstążkę i koronkę i w koło jest oklejony również koronką, tą samą, która znajduje się tutaj. I przechodzimy do środka. W środku Exploding Box prezentuje się w ten sposób. Tutaj mam pudełeczko na prezent. To jest takie z przezroczystym wieczkiem. Ja na live prezentowałam Wam, jakie są dostępne. Są dostępne z zakrytym wieczkiem, takie normalne i z tym przezroczystym. Mi strasznie spodobało się to przezroczyste, dlatego postanowiłam wykorzystać właśnie je w pracy. No i tutaj są moje kwiaty z Wami rano. Taka maleńka kompozycja. Serwetki też są z Gold Box, też możecie je kupić. Tekturki od Tekturkowa. Dam Wam troszeczkę bliżej. Tutaj mam przepiękną tekturkę grawerowaną. Mama z dzieckiem. Tutaj mam taki torcik. Napis dla Ciebie, mamo. I tutaj zostawiłam pustą ściankę, na którą mogę wkleić życzenia. I tak prezentował się mój Exploding Box dla mamy. Moją pracą także w maju była taka pamiątka urodzinowa dla Sylwii. Ja ją stworzyłam na kieszonce z vouchera, czyli jest kieszonka i w środku ma wysuwaną matę. I na tej macie wkleiłam życzenia. Całą kieszonkę umieściłam w pudełeczku DL. Idealnie tam pasowało. Nie mam jej niestety przy sobie, a nie nagrałam wcześniej, tak jak w większości prac z tego miesiąca, zresztą jak widzicie. Ale chciałabym Wam ją pokazać chociaż na zdjęciach. Kolejną moją majową pracą, w zasadzie pierwszą, którą widzieliście na kanale w tym miesiącu, było pudełeczko na upominek na bazie Raffaello od Goldbox. I na kanale również znajduje się tutorial, jak stworzyć to pudełeczko. Ja już je dałam Anitce, dlatego go nie mam i Wam go nie pokażę, ale przypomnę Wam zdjęciami, jak ono wygląda. I to już koniec moich prac majowych. Jak zawsze jestem ciekawa, która z tych prac jest Waszym faworytem. Na następny miesiąc postaram się nagrywać chociaż takie, wiecie, króciutkie filmy, żeby każda z tych prac, które widzicie, żeby ona potem przy tym moim przeglądzie końcowym, przeglądzie miesięcznym, żebym mogła ją tak, wiecie, Wam pokazać chociaż na takim krótkim filmiku. A teraz niestety, no, zapomniałam o tych filmikach, dlatego tak dużo prezentuję Wam prac tylko na zdjęciach. Także, kochani, dajcie znać, które prace Wam się podobały, które może nie. Pozdrawiam Was serdecznie i oczywiście dziękuję bardzo, że oglądacie moje filmy. Cześć!